Cześć. W tym materiale powiem Ci, jak przygotować się do rozmów technicznych. Dostaniesz konkretne porady i wskazówki, jakie przygotowałem na bazie własnych sukcesów i porażek oraz doświadczenia w prowadzeniu rekrutacji technicznych dla nowych kandydatów na programistów w zespole. Ja nazywam się Adam Fałek, jestem frontend deweloperem, prowadzę również własną firmę edukacyjną, gdzie prowadzę mentoringi dla osób, które chcą zdobyć pierwszą pracę w IT lub awansować na danym stanowisku. Pokażę Ci najpierw, jak dobrze zaplanować przygotowanie do rozmów technicznych. Przedstawię Ci sposób na rozwiązywanie zadań technicznych, a na końcu omówimy aspekt miękki, czyli kwestie dotyczące komunikacji, na rozmowie, ale też przed nią i po niej. Zacznijmy od tego, że przygotowanie ma kluczowe znaczenie i od niego zależy cały sukces w procesie rekrutacyjnym. Dlatego tym tematem zajmujemy się w pierwszej kolejności. Większość programistycznych rozmów rekrutacyjnych można sprowadzić do kilku kategorii. Live coding może się odbywać z uczestnictwem programisty, który Cię rekrutuje. Wówczas Ty udostępniasz swój ekran, realizujesz jakieś zadanie wyznaczone lub możesz otrzymać link, pod którym masz ograniczony czas na wykonanie konkretnego zadania i później ono albo przez platformę, albo przez osobę, która weryfikuje to zadanie, jest to sprawdzane i dostajesz informację zwrotną. Druga kategoria to seria pytań i odpowiedzi, mniej lub bardziej szczegółowych, bardziej ogólnych, teoretycznych, koncepcyjnych, ale też tych szczegółowych dotyczących detali danego narzędzia, danych frameworków. Trzecia kategoria to zadanie lub mini projekt do wykonania w określonym czasie. W tym przypadku dostajesz określone kryteria, jakie ma spełniać Twoje oprogramowanie. Jeśli jest to backend, może być to jakieś małe API. Jeśli jest to frontend, możliwe, że otrzymasz jakiś widok do zakodowania w HTML-u, CSS-ie lub w jakimś frameworku jak Angular czy React. Jednak często ma miejsce łączenie tych rodzajów interwiu, na przykład live coding z serią pytań lub po wykonanym zadaniu, na które mieliśmy na przykład 2 dni, spotykamy się i omawiamy wykonany przez nas kod z programistą prowadzącym rekrutację, otrzymując przy tym dodatkowe pytania. Jak się zatem na to przygotować? Musimy przećwiczyć 2 główne rodzaje aktywności, czyli kodowanie i pytania, te mniej lub bardziej ogólne. W anglojęzycznej sieci pod hasłem język programowania lub nazwa frameworku Top 100 Questions znajdziesz gotowe zestawy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, które trzeba będzie przerobić. Druga kwestia to kodowanie. Na stronach takich jak CodeWars, Edubit i Codility znajdziesz konkretne zadania programistyczne, które występują na rozmowach technicznych. Na tych platformach znajdziesz masę programistycznych wyzwań i problemów do rozwiązania, które oswoją Cię z niestandardowymi przypadkami zadań, jakie możesz spotkać później na rozmowie technicznej. Cały proces przygotowania pod sesję pytań i odpowiedzi i pod live coding najlepiej rozłożyć w czasie i nie odkładać tego na ostatnią chwilę. W zależności od Twoich możliwości czasowych ustaw sobie konkretną dzienną liczbę zadań i pytań do przerobienia. Jeśli masz dostępną na przykład godzinę dziennie, ustal, że przerobisz 3 pytania teoretyczne i 1 zadanie z live codingu. I to wystarczy. Najważniejsza jest konsekwencja. Takie podejście przynosi znacznie lepsze efekty, o czym mówi też metoda Slide Edge, której szczegółowe opracowanie znajdziesz na kanale Pasja Informatyki. W obszarze przygotowania musisz również zadbać o przygotowanie swoich historii sukcesu, ponieważ na rozmowie na pewno zostaniesz zapytany o Twoje dotychczasowe doświadczenie, dlatego możesz spodziewać się poruszenia następujących kwestii. Prawdopodobnie usłyszysz takie zdanie. Opowiedz o swoim dotychczasowym doświadczeniu technologii X. Opowiedz o najciekawszym projekcie, w jakim brałeś udział. Może to być projekt ze studiów, projekt open source, zlecenie freelancerskie, jakie wykonałeś, hackathon, poprzednie staże lub praktyki lub Twój poprzedni epizod pracy. Może również paść pytanie o Twoje doświadczenie w pracy zespołowej. Czy pracowałeś w metodologii Scrum, czy pracowałeś w zespole deweloperskim? Jak przebiegała ta współpraca i jak przebiegała komunikacja? Tak samo jak możesz zostać spytany wprost o najciekawszy projekt, o najciekawsze wyzwanie, możesz być tak samo spytany o jeden z problemów, jaki napotkałeś i jak udało Ci się go rozwiązać. Może również paść pytanie o Twój rozwój, o to, jak się uczysz, skąd czerpiesz wiedzę, aby była aktualna. Przygotuj odpowiedzi na te pytania, odpowiedz na nie na spokojnie wcześniej, ponieważ w kilka sekund podczas rozmowy rekrutacyjnej ciężko przypomnieć sobie interesujące przykłady. Podczas kilku moich pierwszych rekrutacji już po całej rozmowie łapałem się za głowę z myślą, przecież mogłem powiedzieć o tym i o tym zamiast tego i tak dalej. Dlatego ważne jest, żeby mieć przygotowane asy w rękawie również na tą część rozmowy. Kolejna część przygotowania to część dotycząca już stricte samej logistyki spotkania, logistyki rozmowy.
Przede wszystkim postara się na początku zebrać najwięcej informacji od rekrutera odnośnie samego przebiegu rozmowy. Ilości etapów, tego jak będzie wyglądać rozmowa, w jakiej formie będzie przeprowadzona, czy będzie to wideo rozmowa, rozmowa telefoniczna, spotkanie w biurze, jak długo będzie trwać, w jakim języku. Spytaj też o format części technicznej, czy będzie to live coding. Jeśli tak, to czy będzie to na jakiejś platformie, czy będziesz musiał otrzymać jakiś link dostępu wcześniej, czy będziesz musiał może nawet pobrać jakieś oprogramowanie i tak dalej. Wypytaj o wszystkie możliwe szczegóły, tak aby nie być później zaskoczonym czy rozczarowanym. Rolą rekrutera jest dostarczenie Tobie tych informacji, więc pytaj śmiało, mailowo, telefonicznie, tak abyś miał pełny obraz tego, jak będzie wyglądać rekrutacja i mógł się lepiej nastawić, przygotować do tej rozmowy. Gdy otrzymasz już od rekrutera wszystkie szczegółowe informacje odnośnie spotkania, pamiętaj o tym, aby tuż przed spotkaniem, tuż przed rozmową stworzyć sobie bufor czasowy. Co najmniej 15 minut, najlepiej 20-30, gdzie będziesz wiedział, że nic Ci nie będzie przeszkadzać, nikt Ci nie będzie przerywać, będziesz 100% skupiony. W tym czasie wyłącz telefon, o ile nie jest to rozmowa techniczna prowadzona przez telefon. Przetestuj słuchawki, przetestuj mikrofon, sprawdź kamerkę internetową. Upewnij się co do sprawności swojego łącza internetowego. Może wydawać się to oczywiste i ten internet zawsze działał, ale często jeśli coś niepożądanego ma się wydarzyć, to wydarzy się właśnie w takim momencie, więc zadbaj o to, sprawdź swój sprzęt, sprawdź internet, przygotuj nawet alternatywne źródło internetu, chociażby hotspot z telefonu, sprawdź, przetestuj platformę lub oprogramowanie, za pomocą którego będzie odbywać się rozmowa. Jeśli nie używałeś chociażby Zooma i musisz go pobrać, zrób to wcześniej, aby nie tracić czasu i dodawać sobie dodatkowego stresu tuż przed rozmową. Przygotuj wszystko tak, abyś mógł skupić się na przekazywaniu swojej wiedzy, na prezentowaniu siebie i na rozwiązywaniu technicznych problemów, jakie otrzymasz podczas rozmowy. Upewnij się, że nikt i nic nie będzie Ci przeszkadzać, że będziesz miał ciche, spokojne miejsce. Postaraj się usunąć wszelkie możliwe rozpraszacze. Ubierz się też schludnie. W przypadku, gdy rozmowa rekrutacyjna jest w biurze, wówczas kwestia ubioru jest raczej oczywista, natomiast w dobie pracy w domu może nie wydawać się to już tak oczywiste, ponieważ fizycznie nie zmieniamy kontekstu, więc przypominam o tym, żeby też schludnie i wyjściowo ubrać się, tak jakbyśmy szli do biura na spotkanie faktycznie, ponieważ pokazuje to poważne traktowanie z naszej strony i pewną dozę profesjonalizmu. Nonszalanckość i ekstrawagancję w ubiorze zostawiłbym raczej na inne okazje. Przejdziemy teraz do metodologii rozwiązywania zadań technicznych. Niezależnie czy mają one formę dłuższego live codingu, czy też pytań technicznych w formie pojedynczych fragmentów kodu, które będziesz musiał zrefaktorować lub wytłumaczyć ich działanie. Na samym początku, po otrzymaniu pytania lub zadania, poświęć czas na ich analizę i zrozumienie. Nikt nie oczekuje od Ciebie, że natychmiast wyrecytujesz z głowy rozwiązanie. Dlatego nie rzucaj się od razu w wir kodowania. Skup się natomiast na zrozumieniu problemu. Upewnij się, że wiesz, jak powinieneś go rozwiązać i jak do tego podejść. Zadaj rekruterowi pytanie lub powiedz polecenie własnymi słowami i przedstaw, jak Ty to rozumiesz. Wtedy od razu otrzymasz potwierdzenie, że dobrze uchwyciłeś istotę problemu lub otrzymasz więcej szczegółów, które naprowadzą Cię na właściwy tok myślenia. Taka informacja utwierdzi Cię i upewni co do dalszych ruchów podczas wykonywania zadania. Po otrzymaniu wstępnej walidacji Twojego zrozumienia problemu, przeanalizuj zadanie i zadaj dodatkowe pytania. Niektóre firmy piszą specyfikację techniczną, tzw. design doc, przed napisaniem kodu. Jest to opis i reprezentacja docelowego oprogramowania. Dlatego aspekt analizy i dogłębnego zrozumienia problemu to ważny fundament. Przyjmijmy więc teraz następujące zadanie, aby przejść przez ten proces na konkretnym przykładzie. Dostajemy od rekrutera takie zadanie. Napisz funkcję, która przyjmuje dwa argumenty będące tablicami zawierającymi wartości liczbowe i zwraca tablicę, która zawiera sumy wszystkich liczb z tablic o tych samych indeksach. Tak jak widzimy na wizualizacji, mamy pierwszą tablicę, w której są dwa elementy, są to liczby 2 i 2, w drugiej natomiast tablicy mamy liczbę 1 i 4. Efektem dodania tych tablic będzie nowa tablica, która ma wartości, które są wynikiem dodawania wartości na tych samych indeksach. Więc z pierwszej tablicy pierwsza wartość to 2, zatem dodajemy ją do pierwszej wartości w drugiej tablicy, w rezultacie otrzymujemy 3. To samo dzieje się na drugiej pozycji, 2 plus 4 daje nam 6. Chcemy skonstruować funkcję, która będzie przyjmować dwie tablice i na ich podstawie będzie nam sumować wartości
i zwracać taką właśnie tablicę. I na tym przykładzie mamy już przestrzeń do konkretnych pytań. Czy przyjmujemy, że dwie tablice podawane jako argumenty do funkcji będą tej samej długości, czy będą mogły być różnej długości? Czy zakładamy, że zawsze będą tam liczby, czy mogą nam się pojawić puste wartości, czy mogą się nam pojawić stringi, czy może się nam pojawić wartość nul i tak dalej. Dopytaj o te wszystkie założenia, aby wiedzieć, jak skonstruować swój kod i na jakie kwestie powinieneś od razu zwrócić uwagę. Możesz również przygotować kilka przykładowych danych wejściowych i dopytać o nie, co w przypadku, gdy pierwsza tablica będzie miała 4 elementy, a druga będzie miała tylko 2. I na podstawie tego pytania rekruter ustosunkuje się i zawęzi lub rozszerzy założenia tego zadania. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie danych testowych. Ja tutaj przedstawiłem już jeden przykład i bardzo możliwe, że w zadaniu na live codingu otrzymasz już jeden przykład lub dwa, abyś widział, jak ma działać ta funkcja. Natomiast jeśli nie otrzymałeś takich przykładowych danych, to skonstruuj je i też skonsultuj, czy faktycznie ma to tak działać na bazie takich danych wejściowych, czy mam uzyskać taki rezultat. To będzie kolejne potwierdzenie i informacja zwrotna dla Ciebie, że dobrze rozumiesz zadanie i idziesz w dobrym kierunku. Gdy już rozumiesz zadanie, wiesz, jakie są założenia, przedstaw swój pomysł rozwiązania. Przedstaw swój plan realizacji krok po kroku. Powiedz, jakie metody, jakie podejścia, jaką strukturę, jaką logikę, jaki algorytm chcesz użyć. Opowiedz o tym, jaką masz wizję, jaki masz pomysł na to zadanie, zanim w ogóle przystąpisz do kodowania. Następnie, zaczynając kodować, po kolei omawiaj, co się dzieje, co robisz. Nie milcz na 5, 10, 15 minut i tylko koduj, ponieważ być może pójdziesz w złym kierunku i nie dostaniesz informacji zwrotnej od razu, bo rekruter albo nie będzie pilnował Twojego kodu, tylko da Ci przestrzeń na to, abyś zrealizował swój pomysł, bo nie wie, co masz w głowie, więc daje Ci po prostu przestrzeń, abyś użył jej. I jeśli nie będziesz na bieżąco komunikował, co robisz, to możesz stracić 15 minut na pójście w zupełnie złym kierunku, przez to, że nie komunikowałeś na bieżąco, co się dzieje w Twoim kodzie, co zamierzasz dalej zrobić. A zatem po kolei, kodując równolegle, mów o tym, co robisz i co zamierzasz dalej zrobić, do czego zmierzasz. Dzięki temu możesz usłyszeć potwierdzenie lub zaprzeczenie Twojego sposobu myślenia od rekrutera. Pamiętaj, aby podchodzić do zadanego pytania, problemu całościowo. Nie skupiaj się tylko i wyłącznie na jednym głównym aspekcie. Staraj się dopytywać podczas rozmowy również o kwestie poboczne. Bierz pod uwagę wszystkie elementy mające wpływ na dane zagadnienie. Uwzględniaj potencjalne ryzyka i przedstaw propozycje zapobiegania im, ponieważ samym zadawaniem właściwych pytań już pokazujesz swoje kompetencje. Jeśli spędzisz 15 minut nad jednym elementem problemu i nie uda Ci się go rozwiązać, to może być niewystarczające, aby uzyskać dobrą ocenę od rekrutera. Jeśli jednak podejdziesz do problemu całościowo i w tym samym czasie pokażesz więcej kompetencji, wówczas zyskujesz dodatkowe punkty. W sytuacji, gdy czegoś nie pamiętasz, po prostu o tym powiedz, nie trać czasu. Poproś o podpowiedź, wskazówkę lub możliwość zerknięcia do dokumentacji. Dzięki temu uzyskasz czas na przejście do kolejnych kwestii w danym zadaniu. Wróćmy teraz do naszego przykładu zadania, gdzie dodajemy do siebie wartości dwóch tablic. Na tym przykładzie pokażę Ci trzy metody podejścia do tego typu zadań, które ułatwiają dotarcie do rozwiązania. Im bardziej złożony problem, tym stworzenie rozwiązania jest trudniejsze. Dlatego wówczas należy wykonać je krok po kroku, wykorzystując jedną z podanych metod. Pierwsza metoda to brute force, polegająca na rozwiązaniu wszystkich możliwych przypadków lub przygotowania rozwiązania pod konkretne dane wejściowe i wyjściowe. Jest to podejście, gdzie próbujemy na sztywno dla konkretnych danych stworzyć rozwiązanie. Nie będzie to oczywiście semantycznie piękne rozwiązanie, ale będzie ono pokrywać główne założenia zadania i stanie się punktem wyjścia do dalszej optymalizacji kodu i ulepszenia rozwiązania. Ponieważ lepiej zrobić takie rozwiązanie metodą brute force, niż zaciąć się i nie ruszyć z miejsca w ogóle. Spróbujmy zatem rozwiązać to zadanie podejściem brute force. A zatem wynikiem funkcji toArraySum ma być tablica, która jest wynikiem dodawania dwóch tablic, a dokładnie jest wynikiem dodawania poszczególnych elementów na tych samych indeksach. 2 dodajemy do 1 i 2 dodajemy do 4. Indeks zerowy dodajemy do zerowego, indeks pierwszy do pierwszego i tak dalej. W tym konkretnym przypadku zwracana zostaje tablica z wartościami 3 i 6. Spróbujemy zatem zdefiniować teraz tą funkcję, która tak będzie działać i przyjmiemy na razie rozwiązanie tylko dla tych konkretnych wartości. I będziemy próbować rozwiązać to zadanie z założeniem, że tablica przekazywana w argumencie będzie miała dwa argumenty. A zatem definiujemy funkcję, mamy przekazywane dwa argumenty. Pod tymi argumentami
będą kryły się te tablice. Array 1, pierwsza tablica, Array 2, druga tablica. To, co na pewno musimy zwrócić, to będzie tablica. Więc możemy od razu sobie zrobić return pustej tablicy. I teraz, tak jak mówiłem, nie będzie to najpiękniejsze rozwiązanie. Pierwszym elementem zwracanym w tablicy będzie wynik dodawania pierwszej wartości w pierwszej tablicy z pierwszą wartością z kolejnej tablicy. A zatem mogę teraz pobrać tablicę pierwszą, a z niej mogę wyciągnąć pierwszy element, czyli wartość o indeksie zerowym. Następnie musimy wartość o tym samym indeksie wyciągnąć z tablicy drugiej. A więc wyciągam tablicę R2. W tym przypadku ta wartość będzie zwracać trójkę, ponieważ mamy tutaj dodawanie dwójki do jedynki, pierwszą wartość do pierwszej wartości z drugiej tablicy. OK, więc sumę pierwszej wartości mamy już zrealizowaną, a zatem analogicznie postąpimy w drugim przypadku. Jedyne co się zmieni, to zmieni się indeks pobieranej wartości, czyli z zerowego na pierwszy. Sprawdźmy teraz, jak zachować nasza funkcja. Kopiuję nazwę funkcji i pobieram argumenty. Przekazuję tutaj i zostaje zwrócona tablica z wynikami dodanych wartości. Efekt jest poprawny i wszystko jest OK. Natomiast na razie nasza funkcja jest ograniczona, ponieważ rozwiązuje ona jedynie to zadanie w przypadku, gdy przekazane tablice są tej samej długości, czyli mają po dwa elementy, jedna i druga. Natomiast to, co przedstawiłem, jest sposobem podejścia, sposobem zaczęcia, na bazie którego możemy wyciągnąć pewne wzorce, pewne powtarzające się schematy i później uogólnić, później przejść do pętli, aby nie pisać na sztywną wartości indeksów 0, 1, 2 i tak dalej, tylko wykonywać to w pętli, przejść do kolejnych kroków. Natomiast w sytuacji, w której nie wiemy w ogóle jak zacząć, takie podejście pozwala nam zrobić cokolwiek, pozwala nam zrobić pierwszy krok, następnie na bazie tego możemy rozwinąć, możemy przekształcić, możemy udoskonalić tą mechanikę, więc to podejście pozwala nam wykonać pierwszy krok, a nie stać w miejscu i myśleć nad jakimś genialnym rozwiązaniem od razu. Mamy pierwszy krok, wyciągamy na razie na sztywno po indeksach, ale kolejnym krokiem może być już użycie pętli. Natomiast jeden przypadek został już obsłużony. Łatwiej na bazie już jakiegoś małego rozwiązania, nawet jeśli jest ono tylko skrojone pod konkretne dane wejściowe i wyjściowe, łatwiej będzie nam teraz z takiego stanu ruszyć dalej, aby rozwijać tę funkcję, przekształcić w bardziej optymalny sposób. Drugim podejściem do rozwiązania tego problemu może być rozwiązanie części tego zadania lub uproszczonej wersji tego zadania. A zatem przyjmijmy, że przyjmujemy te dwa argumenty, którymi są tablice i wiemy już, że musimy w jakiś sposób iterować po tych tablicach i dodawać poszczególne wartości. Ale na tym nasza koncepcja, na tym nasz pomysł się kończy, więc na razie mamy jedynie pomysł na to, aby przeiterować po jednej i drugiej tablicy i dodawać te wartości. Natomiast nie mamy dalej pomysłu na to, jak te wartości wrzucać do tablicy, przechowywać je w tablicy, by później ją zwrócić. A zatem, ok, zacznijmy od tego, co umiemy, od tego, co potrafimy, od tego, co i tak musimy wykonać. A zatem, zdefiniujmy jeszcze raz funkcję, tylko za pomocą podejścia, w którym rozwiązujemy uproszczoną wersję zadania lub część tego zadania. A zatem, zacznijmy od tego, że będziemy iterować pod pierwszej tablicy. Wykorzystamy do tego metodę forEach. Podczas iteracji wykorzystamy argument num, pod którym będzie krył się numer, liczba, która jest w tablicy i indeks tej liczby, która znajduje się na danym miejscu w tablicy. Następnie będziemy wyświetlać te wartości. W tym przypadku zostanie dwa razy wylogowana wartość 2 i 2, ponieważ iterujemy po tablicy pierwszej. Natomiast my chcemy teraz do tych wartości 2 i 2, do wartości z tablicy pierwszej, dodawać kolejne wartości z tablicy drugiej. A zatem w związku z tym, że jesteśmy tutaj w pętli, możemy wyciągać po indeksie wartości z drugiej tablicy. A zatem powołam się teraz na drugą tablicę i poprzez podanie argumentu w miejscu podawania indeksu będę mógł wyciągać wartości z drugiej tablicy. A zatem w pierwszej iteracji num będzie dwójką i w pierwszej iteracji pod array 2 indeks będzie 0, a zatem będzie wyciągał nam również pierwszą wartość, tylko że z drugiej tablicy. W kolejnej iteracji będzie to samo, tylko po prostu będzie już kolejny indeks brany pod uwagę. OK, sprawdźmy zatem. Rezultatem jest trójka i szóstka, czyli wynik dodawania wartości na określonych indeksach w tablicach. OK,
udało nam się zrealizować dodawanie i zwróciliśmy w jakiś sposób te liczby. Jest to już część wykonania zadania. Natomiast teraz moglibyśmy się zastanowić, jak pójść dalej, jak zwracać tablicę z tymi wartościami. W tym miejscu możesz spytać się rekrutera, jeśli tego nie wiesz, możesz spytać o wskazówki, może również okazać się, że to już będzie wystarczające dla rekrutera, ponieważ zrealizowałeś główny cel, zrealizowałeś dodawanie wartości z dwóch tablic i zwracanie ich. Ale jeśli będziesz miał czas lub otrzymasz wskazówkę lub chociażby już po samym wykonaniu tej pierwszej wersji wpadniesz na pomysł, jak dalej możesz udoskonalić to zadanie, będziesz mógł na przykład rozszerzyć to o zdefiniowanie chociażby zmiennej, która będzie tablicą, do której będziemy wrzucać nowe wartości. A zatem zamiast konsologa wykorzystamy naszą zmienną i metodę push, dzięki której będziemy dodawać wartości do naszej tablicy, a następnie dodamy zwracanie tej tablicy. Sprawdźmy, jak teraz zachowa się nasza funkcja. Tak jak widzimy, udało się zrealizować zadanie. Także rozkładając sobie na takie kroki zadanie, możemy dojść w końcu do rozwiązania. Możemy również podjąć próbę rozwiązania tego zadania dzięki wykorzystaniu bardziej uproszczonych danych wejściowych. Zatem w tym przypadku, gdzie mamy dwie tablice o dwóch elementach, możemy przygotować przykład, w którym będziemy mieć tylko po jednym elemencie, tak żeby uprościć, a następnie później na bazie tego uproszczonego przykładu wyciągnąć wnioski, zauważyć wzór i rozszerzyć o rozwiązanie na kolejne przykłady. A więc możemy teraz zawęzić nasze dane wyjściowe i pod ten konkretny przykład spróbować zrealizować. Możemy zatem od razu stworzyć pustą tablicę, którą będziemy zwracać, a wewnątrz będziemy dodawać elementy tablic. A zatem array 1 i array 2. Jest to bardzo podobne podejście teraz do pierwszego, gdzie robiliśmy brute force, na sztywno wyciągaliśmy konkretne indeksy. Natomiast teraz jakby to warunkuje nam na razie ograniczenie danych do prostego przykładu. Natomiast to nie jest koniec. My teraz, bazując na tym przykładzie, w którym widzimy, że jak może na przykładzie, w którym wykonaliśmy już dodawanie tych wartości, zwróciliśmy je w formie tablicy, teraz jedynie musimy dodać pętlę, która będzie podstawiać nam pod nasze miejsca, w których przekazaliśmy na sztywno wartości indeksów, w te miejsca indeksy z tablic. Więc to też może być jakiś sposób podejścia do tego zadania, aby zbudować bazę, która umożliwi nam przejście do kolejnych kroków. Przejście na przykład do stworzenia takiego rozwiązania, które zrobiliśmy poprzednio przy drugiej metodzie, gdzie rozwiązaliśmy uproszczoną wersję problemu, a następnie dodaliśmy dwa elementy, czyli tablicę i zwracanie tablicy oraz wrzucanie wyniku dodawania do tablicy. Więc tak możemy iteracyjnie rozwiązywać te zadania. Nie zawsze od razu widzimy całościowe rozwiązanie, więc musimy wykonać jakieś kroki pierwsze, a sposoby podejścia, sposoby zbudowania tej bazy są właśnie następujące. Przedstawiłem właśnie trzy. Ok, a zatem pójdźmy dalej i już na bazie tego trzeciego przykładu napiszmy jeszcze inne rozwiązanie. Ok, mamy zwracaną tablicę. Wiemy, że będziemy chcieli iterować po pierwszej lub po drugiej tablicy, a zatem możemy tutaj wykorzystać teraz dla odmiany zamiast for each'a metodę map, w której będziemy przekazywać argument num, który będzie stanowił liczbę i indeks i wartość indeksu. Skorzystam tutaj z podobnego zapisu jak wcześniej, czyli będziemy po prostu dodawać pierwszą liczbę, gdzie będziemy dodawać liczbę z iterowanej tablicy do drugiej tablicy. I jako numer indeksu będę przekazywał tutaj z argumentu tą wartość, która stanowi indeks aktualnie iterowanego elementu. Nie muszę teraz zwracać tablicy, nie musi to być ewokowane tablicą, ponieważ metoda map sama już generuje za nas tablicę, a zatem możemy w taki sposób również rozwiązać ten problem. Dobrze, rozszerzmy ten przykład. Ok, sprawdzamy. 2 plus 1, 3, 2 plus 3, 5. Zgadza się. Ok, zerknijmy jeszcze na inne dane wyjściowe. Zobaczmy, co się stanie, gdy dodamy jeszcze więcej przykładowych danych. Tak jak widzimy, nasze rozwiązanie nie uwzględnia przypadku, w którym mamy dwie tablice o różnych długościach, więc warto też przetestować po stworzeniu jednego rozwiązania, przetestować je na różnych danych,
aby właśnie otrzymać takie dodatkowe informacje, gdzie zauważamy, że dany przypadek testowy nie jest rozwiązany. No i w tej sytuacji należy zwrócić się do rekrutera, czy musimy to obsłużyć, czy musimy zmienić definicję naszej funkcji, czy też na razie zostawiamy tak, jak jest i jest to wystarczające, aby pokryć to zadanie, czy też będziemy się tym zajmować. Czasem samo wychwycenie tego przypadku testowego, dostrzeżenie go i zakomunikowanie, że jest tutaj potrzeba zmiany i uwzględnienia tego, i jeśli będziesz w stanie opisać dokładnie, jak rozwiązać ten przypadek, to czasem wystarczy, nie będziesz musiał już nawet tego kodować, tylko wystarczy, że odpowiednio przedstawisz, jakie kroki należy w kodzie wykonać, aby rozwiązać ten przypadek, w którym mamy obsługiwane tablice o różnych długościach. Warto również czasem poeksperymentować i dopytać o przypadki, w których będziemy mieć przekazywany string zamiast liczby lub wartość, intencjonalnie wartość pustą i tak dalej. Też warto zapytać o te przypadki, ponieważ to normalne, że w obsłudze danych mamy do czynienia z różnymi typami danych, a zatem musimy też wziąć to pod uwagę przy rozwiązywaniu danego problemu. Omówimy teraz aspekt miękki i komunikacyjny. Otóż wiele osób skupia się tylko i wyłącznie na aspekcie technicznym podczas rozmowy, przez co całkowicie zapomina o całej reszcie, o komunikacji, o przekazie niewerbalnym, o naturalnej wymianie informacji, o naturalnej rozmowie, przez co sprawia wrażenie osoby spiętej i zestresowanej. Pamiętaj, że firma zatrudnia też człowieka, zatrudnia członka zespołu, a nie tylko specjalistę. Każdy naturalnie woli współpracować ze sobą, z którą może się łatwiej komunikować. Więc pamiętaj o tym. Rozmawiasz z drugą osobą, oni też w jakiś sposób się może stresują, oni też chcą rozwiązać swoje problemy, które mają w zespole poprzez rekrutację nowego pracownika. Więc w tej sytuacji jest zbieżność interesów. Więc podejdź do takiej rozmowy całościowo. Nie skupiaj się tylko i wyłącznie na aspekcie technicznym, ale postaraj się po prostu wysłuchać tych ludzi, poznać tych ludzi, poznać tą firmę, zadać jakieś pytania pomocnicze. Podejdź do tego z ciekawością, z zainteresowaniem, ponieważ możesz uzyskać w samej rozmowie rekrutacyjnej wiele interesujących informacji, już niezależnie od wyniku, które mogą później Ci się przydać. Nawet jeśli nie uda Ci się przejść części technicznej, to te osoby zapamiętają Ciebie jako człowieka, jako osobę, która umie się komunikować, umie jasno formułować swoje myśli, jest ciekawa, jest proaktywna, zadaje pytania. Interwiu to nie przesłuchanie, tylko rozmowa, więc dociekaj, dopytuj rekrutera, mów o tym, co robisz na bieżąco, dopytuj, jeśli jesteś ciekawy danej kwestii lub gdy czegoś nie rozumiesz. Wykorzystaj ten czas maksymalnie, ponieważ możesz się dowiedzieć wiele interesujących rzeczy, które mogą Cię wzbogacić, przydać się na kolejnych później etapach rekrutacji lub w innych procesach rekrutacji w ogóle, a zatem to jest dla Ciebie szansa, niezależnie od wyniku i tak zbierasz cenne informacje, które później Ci się przydadzą. Na koniec rozmowy rekrutacyjnej spytaj o kolejne kroki w procesie i termin otrzymania odpowiedzi. Jeśli będzie ona negatywna, poproś o szczegółową informację zwrotną. Posłuży ona później do skupienia się na rozwoju słabych stron, które zostały wyeksponowane na rozmowie. W takiej sytuacji, gdzie nie uda Ci się przejść przez rozmowę techniczną, to nie bierz tego odrzucenia personalnie. Być może akurat na to stanowisko było bardzo dużo kandydatów i zabrakło Ci niewiele. Może plany rekrutacyjne danej firmy się zmieniły ze względu na zamrożenie danego projektu, przez co nie ma dla Ciebie obecnie pracy, jaką mógłbyś wykonać w tej firmie. Pamiętaj, że każda rozmowa jest walidacją Twoich umiejętności i sprawdzianem, po którym dostajesz ocenę Twoich kompetencji. A to bardzo cenna informacja, która pomoże Ci lepiej ukierunkować swój dalszy rozwój. Więc po każdej rozmowie jesteś i tak na plus. Oczywiście samo uczenie się i zbieranie informacji zwrotnych nie może być wymówką dla braku wyników, dlatego graj, żeby wygrać, czyli staraj się chodzić na te rozmowy rekrutacyjne z celem, z intencją zdobycia tej pracy, ale jeśli się nie uda, to po prostu wyciągnij wnioski, przygotuj się lepiej i spróbuj ponownie.